Witam bardzo serdecznie, z tej strony Pasieka Marcyś. Pszczoły zaczynają coś tu powoli odciągać. Zaraz zobaczymy, pewnie będzie trzeba je podkarmić. Jest jajeczko, a tutaj mam nadzieję, że będzie widać, ponieważ tu na dole czerwono politek. Na tej matce zwłaszcza mi zależy, ponieważ jest to matka klasy reprodukcyjnej. I niestety, ale z jednej strony się bardzo cieszę, że mam taką matkę na pasiece. Z drugiej jednak strony, no ta rodzina teraz będzie wymagała bardzo dużo pracy, ponieważ taka matka może być po prostu wymieniana przez pszczoły. One będą prawdopodobnie próbowały ją wymienić, ponieważ jest to oczywiście matka sztucznie inseminowana. W tamtym roku takich matek miałem przynajmniej 10, więc trochę zdobyłem doświadczenia przy utrzymywaniu takich matek. Wiem, jakie się wiążą z tym problemy i w tej chwili będę musiał przede wszystkim doglądać tej rodzinki. Rodzina ma, widzę, pokarm. Więc bardzo się cieszę z tego powodu, że ta matka została przyjęta, ponieważ to różnie bywa. Była to oczywiście matka już czerwiąca. Jest oczywiście taka matka droższa, natomiast w mojej opinii jest warta swojej ceny. Lepiej jest kupić matkę reprodukcyjną ze sprawdzonym czerwieniem, ponieważ taka jest chętniej przyjmowana przez pszczoły. Ponadto zależy oczywiście, jaką linię chcemy dostać i wprowadzić na swoją pasiekę. Też jest różny czas oczekiwania na takie matki. W tym sezonie możliwe, że pociągnę sobie serię próbną. Natomiast już za wiele w tym sezonie nie wychowam matek, ponieważ mamy już początek lipca. Teraz dopiero są pierwsze jajeczka, oczywiście będzie trzeba to zrobić na zasadzie jakiegoś izolatora. Matkę zaizolować, aby mieć pewność co do wieku jajeczek i później larw. I następnie oczywiście przekładam takie larwy do miseczek matecznikowych i wychowuję je w rodzinie, ponieważ robię to na małą skalę. Też z uwagi oczywiście na inne obowiązki. Nie mogę sobie pozwolić na w pełni profesjonalną hodowlę takich matek. Natomiast uważam, że dobrze jest mieć w pasiece, już, która ma jakąś tam ponadprzeciętną wielkość, taką matkę, ponieważ jestem w stanie sobie, załóżmy, zaplanować taką serię do odkładów. Oczywiście, jeżeli jakieś awaryjne sytuacje się zdarzają, wtedy można takie matki oczywiście kupić z innego profesjonalnego gospodarstwa pasiecznego, gdzie matki przeważnie są dostępne od początku maja do sierpnia. Przeważnie tak są hodowane. No cóż, od razu zacząłem dzisiaj dzień od przeglądu tej rodziny z matką reprodukcyjną i teraz zostało mi do przejrzenia jeszcze 10 rodzin, w których były poddawane matki unasiennione. Sprawdzę, jaki jest procent tego przyjęcia. Jeżeli coś się nie przyjęło, oczywiście będzie trzeba niebawem dokonać zamówienia kolejnych matek i spróbować poddać jeszcze raz. Tymczasem dziękuję za uwagę. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Pasieka Marcyś. Pozdrawiam.